107 roku życia w domu. Właśnie, w domu. To jest ich największe nieszczęście. Przejdźmy do konkretów. Nie licząc tego, że wszystkie dzieci mają pały. I ja, no bo jak ktoś mówi, no to co, nie jego wina. Ale mam pytanie, kto jest rodzicem tego dziecka? Czyli to ta pani szczęśliwa to dziecko. Co? Nic, nic, zatwarzone Buda. 9 lat, chodzi na szpilkach. No staramy się. Udaje się. Pełny makijaż, cała obwieszona w jakimś złocie. Ja w swoim życiu na oczy widzę tyle razy widziałem złotym do. No bo jesteśmy bogaci. Chodźcie z moją wysoką emeryturę. No to co zrobić? Mogę gadać. Tutaj gdyby nie było całe 2 tygodnie w szkole, to ktoś pani nie powie na ten temat. No bo nasza kunekunda była musa na powiększeniu piersi. Świetnie, udało się. Przepraszam, pan do czyjej jest rodzicem? Porobaniec Mark! Bardzo mi przykro mówić, ale pana syn wczoraj panu schemił transport teraz 100 zł. O, skurczy! Tak, właśnie tak. No nie, no po prostu no nie. A mi tylko 50 zł przyniósł. Podejrzewam, że rodziczek Marma z o wiele starszą kobietą. Już tam o wiele starszą. A ty się na tym nie poprosiłam. Dziecko znalazł ostatnio szczuja, zaopiekował się nim. Tak, nawet przyniósł go do szkoły. Na tej pory pan wie tyfus. No i widzi pan, jak to się uczy w takiej szkole? Włewista kapuś, dyrektor ciągle płacze, no i jeszcze jakiś tyfus. No ma nie zdegenerowana szkoła. A co do tego ostatnio, to już tak dokuczał księdzu, że dostał pan! No nie! A właśnie tak! Widzę, że pan mnie rozumie. Gdzie on jest? Pan mi powie, gdzie on jest? Gdzie on jest? Jak go spotkam? Jak go złoję? Proszę pana, wdech i wydech i teraz. Gdzie jest ten ksiądz? Thank you.
Ale chwilunia, tak, macie czyste buty? No tak jak myślałem, no, nie martwcie się, ja zostanę, bo we mnie posprzątam, bo spokojnie, nie mam tutaj. Jak zwykle na pewnejszej sprawdzie na piątki, szóstki i nikogo nie było na poprawach. Tam nie wiem, po co nie robić. Na tym zdolni, że nie potrzebuje tak naprawdę. Guten Tag, dzieci. Dzisiaj na oczu ma się kolor.